Siemanko, z tej strony Rocket. To już mój drugi filmik na kanale Mad Doga na YouTubie. W tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o zmianach, które były w drugim sezonie w Call of Duty Warzone, także zapraszam wszystkich do oglądania. Nowy sezon to i nowy karnet. Zobaczmy, co przygotowali dla nas w drugim sezonie. Na pierwszy rzut oka, co widzimy na pierwszy rzut oka? Nowy automatyczny shotgun. Niestety Wam go nie zaprezentuję, bo jeszcze go po prostu nie mam odblokowanego. Co Wam mogę więcej o nim powiedzieć? Jest to automatyczny shotgun, który na pewno będzie bardzo mocny na bliskie starcia. Także jedyna opcja to jest tylko i wyłącznie dojazd w budynku. W innych aspektach raczej nie będzie dawał sprawdzianu. Kolejną bronią to jest Hemlock. Jest to szturmówka, która strzela ogniem ciągłym, z niedużą szybkościelnością, z bardzo dużymi obrażeniami, ale ze sporym też rozrzutem. Także raczej broń na średnie dystanse, takie do 100 metrów, chyba że naprawdę dla mocnych graczy, którzy będą w stanie utrzymać tą bestię na daleko, to będzie mega miażdżyła. Karnetu tak naprawdę to resztę mamy kodpońcy, jak co każdy sezon, jakieś tam skórki pojazdów, postacie. Co przykuwa jeszcze uwagę, za maksymalny level karnetu mamy naprawdę niczego sobie postać, za setny level, która jest w tematyce całego drugiego sezonu, czyli Japonii. Kolejną zmianą widoczną na pierwszy rzut oka są dwie nowe lokacje, które możemy znaleźć na mapie Almazrach. Jedną z nich są tunele, które rozciągają się pomiędzy Hydro a City. Zaraz Wam tu pokażę wejście do jednego z tych tunelów. Jest to dosyć spora miejscówka, w której możemy znaleźć bardzo dużo lootu. Na starcie często lata tu dużo przeciwników, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Czy jest dobrym miejscem do startu? Niekoniecznie, chyba że ktoś potem lubi szybką rotację na miasto, lubi toczyć walki między budynkami, także wtedy jest to spoko, żeby w drugie tempo po prostu tam uderzyć. Kolejną miejscówkę, którą mamy na mapie, znajduje się w okolicach cave'ów. Na środku cave'ów jest po prostu rozwalony samolot, miał katastrofę samolot lotniczy. Jest to nawiązaniem do mapy z Call of Duty Modern Warfare 2 ze starej, mapy Afgan. I po prostu tamta lokacja wygląda 1:1, tak jak multiplayerowa mapa z tamtych czasów. Jeżeli chodzi o same zmiany na mapie, no w tym sezonie jest to tylko tyle, ale uważam, że fajne nawiązanie z ich strony. Kolejną sporą zmianą w tym sezonie jest dodanie nowej mapy odrodzeniowej, trybu odrodzenia, które możemy znać w pierwszej części Warzone. Jest to zmiana, na którą oczekiwała bardzo duża część graczy, ponieważ osoby, które wolą szybszą rozgrywkę na mniejszej mapie i po prostu krótszy czas trwania samej rozgrywki, mega oczekiwały po prostu tej mapki. Sama mapa jest totalnie odmiennej kolorystyki jak Almazrach, jest dużo ciemniejsza, z przesyceniem niebieskiego i zielonego koloru. Uważam, że bardzo dobrze, że dodali coś świeżego w tym sezonie, ponieważ bardzo dużo ludzi by odeszło od nich, bo niestety pierwszy sezon był bardzo, bardzo średnio prowadzony, nie oszukujmy się. Kolejną fajną zmianą w tym sezonie, która musiała być po prostu wymagana na tą mapę, to jest przyspieszenie zakładania pancerza i możemy zakładać pancerz podczas sprintu, co jest mega ważne. Mega przyspiesza to rozgrywkę na blisko, właśnie kręcenie przeciwnikami. Jesteśmy w stanie plejtować się i uciekać z taką samą prędkością, jak przeciwnik nas goni. Wcześniej byliśmy ograniczeni i bardzo ciężko było wygrać walkę 1:2, 1:3. To było prawie niemożliwe. Tak naprawdę to tyle z tych podstawowych zmian. Podsumowując, drugi sezon przyniósł nam parę naprawdę fajnych zmian, pozytywnych jak i negatywnych. O niektórych Wam nie powiedziałem podczas nagrywki. Jedną z tych nowych rzeczy, które dodali, może nie nowych rzeczy, ale zmian, to jest boty, które bronią strongholdy, czyli tych miejsc, z których możemy zabrać nasz loadout osobisty, nasz drop. Bronią tych miejsc do tylko i wyłącznie trzeciej zony, także
łatwiej jest nam końcowe fazy rozgrywki ugrywać na przeciwników, bo nie przeszkadza nam dodatkowo boty nam nie przeszkadzają podczas tych walk. Ten sezon przyniósł nam też parę negatywnych, znaczy może nie negatywnych zmian, ale rzeczy, których dalej oczekujemy od twórców. Wszyscy ich o to proszą, ale niestety bezskutecznie. Czyli jest to zwiększenie time to killa, czyli tak zwanego czasu do zabicia przeciwnika, ponieważ on jest za krótki, często nie jesteśmy w stanie w ogóle zareagować na strzały przeciwnika. Tak samo dźwięki, które miały zostać naprawione. Dalej oczekujemy tych zmian. Biorąc wszystko do kupy w drugim sezonie, uważam, że jest to dobry sezon, na pewno lepszy niż pierwszy, ale z racji tego, że został on opóźniony aż o 2 tygodnie, tych zmian nie jest aż tak dużo, jakbyśmy mogli się spodziewać. To wszystko, co dla Was na dziś przygotowałem. Zapraszam Was po więcej informacji na mój kanał na Twitch i tak samo do oglądania kolejnych odcinków Mad Doga. Trzymajcie się, nara!